Witajcie, ja nazywam się Pola i chciałabym opowiedzieć Wam o moją historię na temat rzucania, palenia papierosów. Nie wiem jak z innymi rzeczami, ale jeżeli chodzi o papierosy, to trochę wiem, bo niestety rzeczywiście jak miałam lat... Pierwszego papierosa zapaliłam jak miałam lat 12, ale to było absolutnie takie żarciki, że tak powiem. Tam tu kolega miał jakieś papierosy, bo wujek gdzieś zostawił, to mu się udało zabrać i pamiętam, że wtedy z koleżanką, czy może z dwoma koleżankami w podstawówce, no bo to była szósta klasa wtedy, nie wiem jak to dzisiaj wygląda, zapaliliśmy papierosa. Pamiętam, że mi to bardzo nie smakowało, wtedy powiedziałam, że obrzydliwe, w ogóle byłam ogromną przeciwniczką palenia papierosów. Mój tata palił papierosy i pamiętam, że bardzo byłam na niego zła z tego powodu. W ogóle zawsze mi śmierdziały, mówiłam, że nigdy w życiu tego do ust nie wezmę więcej albo w ogóle. No i wyglądała sytuacja tak, że pojechałam na jakiś obóz taki młodzieżowy do Węgorzewa. W ogóle uwielbiam, to był najlepszy obóz w moim życiu, ale z drugiej strony właśnie wtedy poznałam ludzi, którzy palili papierosy i bardzo mi się to podobało i rzeczywiście, żeby należeć do jakiejś takiej elity tych ludzi, którzy byli tacy najfajniejsi, to trzeba było rzeczywiście palić papierosy. Więc spróbowałam raz, drugi, trzeci, czwarty, no i mimo tego, że mi się nie podobało, to jednak zapaliłam i paliłam dalej. Wróciłam, pamiętam, później do domu i na pewno na siłę paliłam, byleby tylko palić. No i później niestety to na siłę stało się uzależnieniem. I to na tyle silnym, że rzeczywiście trwało ono bardzo długo. Mimo kolejnych później prób w liceum to się jeszcze utrwalało. W gimnazjum jeszcze tak, w liceum, to się później już utrwalało, te palenie. No i cóż, dzisiaj myślimy o papierosach, jak przynajmniej ja tak sobie nawet czasami łapię się na tym, że tak myślę, no że to jest taka używka, już dobra, lepiej żeby palił papierosy niż, nie wiem, brał heroinę albo upijał się, był narkomanem i tak dalej, ale jednak jakby patrzę na to z perspektywy takiej trzeźwej, logicznej, to jest to uzależnienie takie jak każde inne, ono po prostu zniewala, tak? Ten kanał jest chrześcijańskim kanałem, więc ja jeszcze jako chrześcijanka dodatkowo powinnam mieć taki aspekt, że no po to Jezus umarł i zmartwychwstał dla mojej wolności. Zresztą też tak jest napisane w Piśmie Świętym, że ku wolności jesteśmy powołani, o tak bym to ujęła, więc każde uzależnienie jest po prostu złe. Już nie będę wchodzić dalej, głębiej, bo chciałam troszeczkę mimo wszystko, żeby ten film był poniekąd trochę świecki i taki zwyczajny dla każdego, no ale nie da się rady do końca, bo rzeczywiście moje rzucenie palenia ma ścisły związek z chrześcijaństwem, ale poczekaj, bo być może do ciebie ta historia jakoś trafi. No i tak. Więc każdy tak sobie jednak gdzieś tam trochę folguje, a teraz te e-papierosy są i tak dalej, to tak, dobra, palą sobie. Widzę, że nawet sprzedaż młodzieży takich rzeczy już jest taka, nawet bym powiedziała, luźna. Co jest błędem właśnie. Mówię już oprócz tego, że to jest samo uzależnienie, a uzależnienie jest po prostu złe, słabe, głupie, to jest to ogrom wydanych pieniędzy, no i przede wszystkim zdrowia. Myślę, że mało osób sobie zdaje naprawdę sprawę z tego, że papierosy są naprawdę szkodliwe dla zdrowia i ja znam ludzi, którzy trzymają diety, nawet uprawiają jakieś sporty, a i tak sięgają po papierosy. No to jest taka hipokryzja taka nasza, czasami ludzka. Ale ja naprawdę bardzo lubiłam palić. Lubiłam ten klimat, papierosy jak piwko, winko na balkonie. Ciężko było. Mi był taki moment, że powiedziałam sobie, że okej, palę papierosy tylko, kiedy piję alkohol i to była poniekąd przyczyna tego, że zaczęłam pić też częściej alkohol. O ironio. Później przestałam, etc., ale generalnie rzecz biorąc, ciężko mi było i był już taki moment, kiedy ja po prostu zaczęłam mieć problemy z żołądkiem, ja miałam różne jakieś problemy, jakieś podejrzenia w ogóle, nawet raka, nowotworu, nie wiem teraz już, który, ale jakichś problemów takich ostrych, żołądkowo-trzustkowych i dużo, dużo, dużo takich przesłanek było właśnie na papierosy i alkohol też, bo niestety, ale jako młoda dziewczyna,
Nadal jestem młoda, ale jako młodsza dziewczyna, na pewno już młodsza kobieta, jednak tego alkoholu było za dużo, tych imprez było za dużo. Oczywiście to subiektywne określenie, dla kogoś to może było mało, ale dla mnie było to za dużo, dla mojego organizmu. No i zaczęły się oczywiście problemy zdrowotne i to też się wzięło też jakoś tak równocześnie z takim moim myśleniem o w ogóle moim powołaniu, czy mam powołanie do małżeństwa, a czy może jednak do zakonu, a może jednak mam być sama i się jakoś świecko rozwijać duchowo. No i tak myślałam bardzo. I tak naprawdę gdzieś na te rzucenie palenia zeszło na pewien ostatni plan, ale miałam go z tyłu głowy przez cały czas, no bo myślałam sobie, że kurczę, jestem chrześcijanką, a palę papierosy, czyli w sumie nie szanuję swojego życia, czyli nie szanuję życia w ogóle tego, którym dał mi Pan Bóg. No to coś jest nie tak. Chyba trochę hipokryzji znowu, tak? Po raz kolejny. Ktoś na mnie patrzy, kto nie jest wierzącą osobą i sobie myśli, on pali, no to co, jest zestresowany, a przecież zaraz chrześcijanin powinien być taki wesoły i w ogóle szczęśliwy. Także ciągle gdzieś to z tyłu głowy miałam. No i słuchajcie, pojechałam na Jasną Górę, absolutnie z myślą, kwestią tego właśnie, że by rozeznać swoje to powołanie. Miałam taki plan, że będę przez 3 dni w zasadzie praktycznie nieustannie się modlić. Nie wiem, czy dzisiaj dałabym radę tak zrobić, bo to było też tak, że to był czas, kiedy ja się bardzo wtedy, czy po prostu otrzymałam dar nawrócenia. Także to był taki czas wtedy, że neofici potrafią niesamowite rzeczy robić. Od razu wyjaśnię, osoba neofita, tak się mówi, tak określa osobę, która świeżo się nawróciła. Tak dopiero co. Bardzo często osoby neofickie, telefon trzymam tutaj na rękach, osoby neofickie często są takie bardzo chcące wszystko nawracać, wszystko i wszystkich nawracać, także i są takie bardzo, bardzo pobudzone do tego, żeby mówić o swoim nawróceniu, tak, ja właśnie wtedy byłam w tym stanie, nie do końca to był dobry stan. Ale to już jest inna też znowu kwestia. Pojechałam na Jasną Górę w każdym razie modlić się o rozeznanie. Naprawdę nie mam pojęcia, ile różańców odmówiłam w tamtym miejscu, ile mszy, znaczy 3 msze zrobiłam, ale ile takich postnych rzeczy zrobiłam tego wszystkiego. Właśnie w intencji tej. I słuchajcie, takie odchodne, w zasadzie już w pewnym momencie stwierdziłam, że dobra, już wiem, co chcę robić. I wtedy rozeznałam wcześniej, że mam powołanie do małżeństwa jednak. Po prostu, nie myślałam o konkretnej osobie, tylko po prostu do małżeństwa w ogóle. I pamiętam, że tak na odchodne zaczęłam modlić się tym różańcem za niektóre osoby, które wiem, że są daleko od Pana Boga. I w pewnym momencie tak pomyślałam, kurczę, Panie Boże, ja wiem, że to taka w sumie bohostka, ale tak Maryjo też, nie? No bo Jasna Góra, no to wiecie, Maryja. Tak jakbyś tak się wstawiła za mnie z tym moim bólem brzucha, no bo o co w tym chodzi, nie? No, że może tak, wiesz, no, bo boję się, nie? No bo ci lekarze mówią, że tak może jakieś nowotwory czy coś, to fajnie byłoby jeszcze pożyć. Dosłownie, to są moje słowa w głowie. Ja do dzisiaj pamiętam, że to było takie, że mam, wiesz, to chciałam jeszcze pożyć. Weź tak byś się wstawiła za mną, nie? Za tą trzustkę, żeby tak się uzdrowić. No i wróciłam do domu, do Warszawy i pamiętam, że tydzień po tym wszystkim była parapetuwa, bo to było połączenie moich urodzin z parapetuwą, czyli impreza, bo kupiłam mieszkanie wtedy i siedzimy sobie tam z jakimiś znajomymi i mój wtedy ówczesny chłopak do mnie mówi, a czemu ty nie idziesz zapalić papierosa? Ja tak siedzę, patrzę na niego. Wie, ale jak? Przecież ja nie palę. I nagle, słuchajcie, to było takie, jakby ktoś mi taki, nie wiem, mokry, po prostu wielki balon z zimną wodą po prostu zrzucił na głowę i ja poczułam po prostu po całym ciele ogromne dreszcze i zimno i ciepło i w ogóle wszystko z myślą, Boże, ja zapomniałam, że palę. I tak powiedziałam też do mojego wtedy ówcześnie chłopaka. Mówię, Maćku, przecież ja zapomniałam, że palę.
Boże, to jest cud! I dla mnie to było wtedy tak niesamowite. Ja oczywiście wtedy byłam też takim świeżakiem w tym wszystkim, tej, nawet tym neofityzmie i tej w swojej wierze. Ja pamiętam, że wtedy sięgnęłam po papierosa, bo aż nie mogłam w to uwierzyć i to był bunt, bo ja rzeczywiście zapaliłam chyba później dwa papierosy i wróciłam chyba na dwa czy trzy dni rzeczywiście z paleniem, bo dla mnie to było takie dziwne, że ja zapomniałam o paleniu. Ale summa summarum, te papierosy tak mi już nie smakowały, że ja je rzuciłam. Totalnie. I mogę tutaj zaświadczyć, że jestem absolutnie zdrowa na umyśle. Ja tam byłam wtedy w poradni psychoterapeutycznej, mówiąc o tej w ogóle sytuacji, bo wiecie, no nie zawsze zapomina się o paleniu papierosów, tak po prostu, znikąd. Więc poszłam do poradni zapytać się, gdzie mam jakie robić badania po prostu, tak? No ale po wywiadzie wyszło to, że ja jestem całkowicie zdrowa i po prostu zwyczajnie jakimś cudem, po, żeby nie skomać, bo zaczęłam, licząc, że to było 15 lat, czyli 14 lat paliłam papierosy i to taką paczkę dziennie, czasami, może nie zawsze, ale czasami paczkę dziennie. No to chwała Panu, nie? I słuchajcie, jest niesamowite się z tego, że przecież wiecie, że ktoś tak, wiecie, załapie. Ja nie modliłam się o rzucenie palenia, ale okazało się później, słuchajcie, że to papierosy powodowały moje bóle żołądka, trzustkowe, jakieś dwunastnicowe. Żeby było jasne, ja na tyle sobie zaszkodziłam już w moim organizmie tym papierosami i wtedy już alkoholem, że są pewne nieodwracalne rzeczy, czy pewnie są odwracalne, słuchajcie, dla Jezusa, w ogóle bułka z masłem, ale stał się cud, bo ja naprawdę od tamtej pory totalnie nie palę. I mówię, modliłam się o coś innego, a się okazało, że przyczyna została usunięta, tak? No, także słuchajcie, jeżeli chcecie rzucić palenie, to może warto nie pomodlić się o to, tylko poszukać jakiejś drugiej strony tego palenia, a teraz tak na poważnie, módlcie się też o rzucenie palenia. I trzymam, słuchajcie, te ludzkie kciuki za tych z Was, którzy mi dokończyli to obejrzenie i mam nadzieję, że uda Wam się rzucić papierosy. Jakiekolwiek inne też używki, bo naprawdę wolność zmartwychwstania Jezusa jest tego warte, o tak bym to ujęła, żeby być wolnym od takich wszelkich głupot, no bo to jest głupota, jakby nie było. Bardzo chciałam się podzielić, słuchajcie, to już tyle lat minęło, bo jestem osobą niepalącą od 5 lat i skłamałabym, gdybym czasami nie miała takiej myśli, że a może bym spróbowała znowu. Nie, to tak, mam tak. Ale po co? Po co, jak jest dobrze? No, to dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się cieplutko i do następnego razu. Pa, pa!